zrobić. Śląsem jest, choć teraz! Który ucieka na czasową pozycję, Marzenowski sam. Teraz dopiero do łyko. Marna! I gol! Nie pozostawia żadnych wątpliwości w tym momencie. Paniała piłka! I będzie! Będzie przyłożenie dla Majna! Witamy Was serdecznie w kolejnej odsłonie programu z innych aren, programu, w którym mówimy o wszystkich innych dyscyplinach, tylko nie o piłce nożnej. Oczywiście program prowadzą doświadczeni dziennikarze sportowi Bartłomiej Nowak i Jakub Zima i oczywiście moja skromna osoba Paweł Szwór. Już się Kuba ze mnie śmieje. Cześć, ale... Kuba. Miło mi Cię poznać. Nie? Skromność nie przede wszystkim. Tak, skromność i to parcie na szkło. Tak. Dwie wykluczające się cechy. Ale to tak. Wiesz, jak w kościele, skromność przede wszystkim. Ale słuchaj, powiem Ci tak. Dobrze zacząłeś, będzie fajny odcinek. Tak, nieważne jak zaczynasz, ważne jak kończysz. Jak to powiedział mówią. Leszek Miller. Tak jest. Także w latach 90. Tak, mężczyznę można po tym poznać. Ale panowie, mamy dwa mecze Górnika tak naprawdę. Koszykarzy. Koszykarzy. I zacznijmy od tego pierwszego, czyli cofamy się do weekendu. Niedzieli. Tak, do niedzieli. Tak, Niedźwiadki Przemyśl, fajna nazwa. Beniaminek z Przemyśla, o którym szeroko rozmawialiśmy przed tygodniem w kontekście Daniela Puchalskiego, zasłużonego dla Górnika Wałbrzych, byłego gracza, którego syn Maciej, 19-latek, powoli wchodzi do tego zespołu. Na szczęście niespodzianki w Przemyślu nie było, bo Przemyśl jak dotąd bez zwycięstwa, za to Górnik już z dwoma. Po szczególnie dobrej grze w drugiej połowie meczu zwyciężamy w Przemyślu w dalekim wyjeździe 82-73. Ale patrzysz na liczby, patrzysz na statystyki, patrzysz na to, jak to wyglądało na papierze. A znowu z drugiej strony, gdy obserwujemy ten mecz na boisku, odnoszę takie dziwne wrażenie, że Górnik się męczy. I to męczy niemiłosiernie, bo to nie jest gra, która by cechowała zespół walczący o najwyższe cele. Tutaj Niedźwiadki wcale nie były gorsze. Wydawałoby się momentami, że mają lepszy pomysł na grę, że potrafią, wiesz, zdominować Górnika. No ale to z drugiej strony znowu też nie wiem, jak do tego podejść, bo często mówi się, że nieważne jak grasz, ważne są punkty na koniec. I skoro Górnik grając w ten sposób wygrywa, to może nie mamy co czepiać się stylu, bo okej. Ktoś, kto jest pasjonatem tej drużyny, fanatykiem wręcz, powie, że zagrali świetnie, bo wygrali, nie? I że czepiam się w tej chwili, prawda? Natomiast no, tam było jednak dużo niedociągnięć. Konrad Dawdo, 18 punktów, 7 zbiórek i to jest moim zdaniem najlepszy zawodnik tej drużyny w tym meczu. Później Piotr Niedźwiecki, 13-6, Krzysztof Jakubczyk, 11-1. Ale najwięcej zbiórek Witalii Kowalenko. 8 sztuk na koncie, to fakt. Czyli się rozegrał. No ale widzicie, chodzi o to, że po prostu nie ma tutaj takiej finezji, lokomotywy, która by pociągnęła całą grę. Ja powiem Ci taką rzecz, Kuba, swego czasu w latach 90. i już w naszym wieku, kiedy kolejni trenerzy obejmowali reprezentację Polski w piłce nożnej, to mówiliśmy kolejny piękny mecz i kolejna porażka, więc ja wolę jednak brzydkie zwycięstwa mimo wszystko niż piękne porażki. Jednak na końcu każdego meczu są punkty, więc wolę, żeby to były po męczarniach, po torturach, po może takim topornym stylu, ale żeby na koncie Górnika Zamek Książ były dwa punkty, czyli a nie zaledwie jeden. Ale świeża drużyna, świeżo chłopaki się zgrywają, może to jest tylko to jest przyczyna. No może, ale to tak możesz, patrząc na to, co mówisz, to rozumiem, że można to porównać do czegoś takiego jak porażka Górnika z Dzikami, które nie grały pięknie, ale skutecznie. To prawda. Bo tam, wracając do poprzedniego sezonu, można się doczepić, jeżeli chodzi o grę Górnika, że ona była w jakiś sposób efektowna, ale zupełnie nieefektywna. Efektywna, tak. I to też ma duże znaczenie. To było inaczej. Stąd mi się wydaje, że Górnik wygrywa, bo wygrywa, ale ja jednak mimo wszystko widzę ten taki moment, gdzie zawsze coś dzieje się przeciwko, gdzie ta drużyna się po prostu męczy. I to widać gołym okiem, ekspertem w tej dyscyplinie sportu nie jestem, nigdy się za niego nie uważałem, ale... Ale komentowałeś sporo meczów, nawet na arenie ogólnopolskiej, do
Pamiętam tak. Ten epizod z Dominikiem Hołdą. Fajna historia. I to ci powiem, Kuba, komplement. Znam osoby, które przychodzą do mnie, ja oglądam wasz kanał sportowy Wałbrzych tylko dlatego, że Jakub Zima komentuje. Gdyby Jakub nie komentował, to ja bym tego nie oglądał. Moja dziewczyna zwraca uwagę właśnie na Kubę. Kuba merytorycznie i głosowo jest bardzo dobry. No i co ja mam aczkolwiek ona trudno cokolwiek powiedzieć na temat twojej merytoryczności. I co ja mam teraz powiedzieć? Dobrze, to teraz krótko i na temat zwięźle o tym, co było w środę, i przechodzimy do następnych dyscyplin, bo ja jestem w tym programie po to, żeby wam trzymał czas. Dobra, Bartku, no co? Cieszę się, że udało się wygrać trzeci mecz z rzędu. Znowu ze stylem, no tak jak w poprzednich meczach, ale podkreślam, nie styl, nie jakość, chociaż jakość oczywiście jest bardzo istotna, ale efekt końcowy w postaci dwóch punktów. Enea Basket Poznań, ten rywal wyjeżdża bez punktów, z jednym punktem z Wałbrzycha. Inaczej gra się u siebie, inaczej gra się na wyjeździe. Ale nie masz wrażenia czasami, że presja własnych kibiców może sprawić, że właśnie trudniej się gra u siebie jak na wyjeździe, bo tu jednak jest zawsze tłumu. Z wałbrzyskimi kibicami mam wrażenie, że gra się łatwiej, bo to jest zawsze dodatkowy szósty zawodnik na parkiecie. To ja ci powiem, z boku każdy, kto nie jest na boisku, na parkiecie, może tak powiedzieć. Zupełnie inaczej się to czuje, gdy jesteś na boisku, dzieją się te wszystkie rzeczy i musisz nagle wziąć na siebie odpowiedzialność za grę i okej, kiedy wychodzi jest super, ale co, gdy coś nie uda się zrobić tak, jak trzeba, prawda? Tu dziś na szczęście panowie, można śmiało powiedzieć, wygrali to spotkanie, a te mecze z drużynami z Poznania nigdy przenigdy nie były łatwe. Zawsze się grało ciężko. Ważne są punkty, to co powiedziałeś, tym bardziej w kontekście tego, że już na kolejny mecz trzeba pojechać do Wrocławia i wielkie derby z WKK, prawda, Wrocław. Panowie. Tak, które elektryzują kibiców jednej i drugiej ekipy. No i też będzie ciekawie, bo tam też na przykład jednym z lepszych zawodników tej drużyny jest dzisiaj Stopierzyński, który też świetnie grał i punktował dużo w Wałbrzychu, grając w poprzednim sezonie. Dobrze, tu panowie stawiamy kropkę, idziemy do następnych dyscyplin, bo naprawdę rozkład dzisiaj dyscyplin i tego, co się dzieje wokoło. Ty, kup sobie bilet na Pendolino, pojedź do Warszawy, wróć za chwilę, my się z Bartkiem pogadamy. Pojadę z wami. Koszykarze Akademii Górnika? No tak, kolejny turniej z rzędu, nie? Wcześniej trzecie miejsce, teraz już trochę gorzej, ale z drugiej strony, czy to gorzej wśród młodzieży? Siódme miejsce na 12 zespołów. W grupie dwa zwycięstwa z Oknoplast Kraków i UKS Przemyśl. Dosyć pewne zwycięstwa. Potem w ćwierćfinale, no też niestety dość taka duża, bolesna porażka. Z Grójcem. Tak. Różnicą prawie 40 oczek. No, to już było to takie znaczące. No, na pewno też boli też trochę ta porażka z Rycerzami Rydzyny. Cóż za wspaniała nazwa. Tak, trudna w wymowie, nie? Ale... Rycyna to tam chyba na jakie to problemy jest? Tam się te bierze krople. Nie na pamięć? Na pamięć? Nie, na pamięć jest ta. Boże, zapomniałem. Tak, będzie wesoło. Ale dobra. Ja i tak jestem pewien. To nie są jakieś problemy jelitowe, rycyna, coś tam, ja już teraz nie pamiętam. Że to jest jakiś olej chyba, co? Tak, olej rycynowy. Sędziów zapytać. Rycerze rydzyny, no. No dobra, no. Ja to z ktoś miał wyobraźnię. Ja to z ryzykami skojarzyłem w pierwszej wersji, jak czytałem, ale w sensie grzybami, nie? Siódme miejsce w każdym razie w pojedynku o siódme miejsce Górnicy wygrywają znowu z Oknoplastem. Tak, ale to drugi raz widzisz też tak, w tym turnieju. No 30-27. Ale zobacz, siódme miejsce na 12 zespołów, turniej dla wszystkich w kraju w tej kategorii wiekowej. Ja uważam, że to jest mimo wszystko dobry wynik, bo ta drużyna robi progres. Młodsi koledzy w tydzień temu trzecie miejsce, starsi koledzy teraz siódme miejsce. To pokazuje, że generalnie to szkolenie młodzieży w Górniku, w koszykarskim Górniku jest na... Czyli ruch w interesie. Kupię, zanim przejdziemy do następnego punktu naszego programu, ja chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że na drugie zwycięstwo w Lidze Młodzików MKS Szczarnozdrój Basket w wieku do lat 13 pokonali PG Turów, odnoszą zwycięstwo 56-29, więc warto zwrócić na tych młodych koszykarzy, gdzie między innymi pracuje nasz wspólny kolega Michał Łożemski. A Michał zawsze powtarza też, że jest to malutki ośrodek koszykarski treningowo, a i tak potrafią osiągać bardzo dobre rezultaty na tle tych dużych. I szukają młodych koszykarzy nadal. Tak, i mają już swoich wychowanków, którzy pną się wysoko w hierarchii. Z Michałem też warto będzie porozmawiać na temat systemu szkolenia, jaki wprowadzili właśnie w Szczawnie, bo to widać... Ciekawe, czy będzie chciał zdradzić. Wiesz co, no wszyscy to wiedzą, on już nieraz o tym mówił, że to widać, że oni kładą nacisk
nacisk na dobrą zabawę, to raz. Dwa, umiejętności te techniczne, indywidualne też są gdzieś tam wpajane tym zawodnikom, ale przede wszystkim oni mają się cieszyć zabawą grą. On uczy ich różnego rodzaju zachowań na boisku, na przykład w taki sposób, że ci młodsi chłopcy rywalizują w dwóch kategoriach wiekowych bardzo często, w swojej, gdzie już zaczynają odnosić jakieś większe sukcesy, i w tej starszej, gdzie uczą się z tymi starszymi, fizycznie rozwiniętymi bardziej zawodnikami tej koszykówki, przez co później, dochodząc do tego etapu wiekowego, po prostu są dobrzy. No ja powiem tylko tyle, że tutaj wspominając o baskecie Szczarnozdrój, szkoda, że już jakiś czas temu rozpadł się zespół trzecioligowy, który nawet, jak dobrze pamiętam, dwa lata temu był bardzo blisko awansu do drugiej ligi. Ale a potem się wszystko rozsypał. Ja wiem, że nie było pieniędzy, ale wiesz, że sukces zawsze buduje pewne możliwości, też daje pewne możliwości, mają, więc być może w przypadku awansu, znaczy i też, no i też trzeba powiedzieć, że tam za wielu kibiców, bo też bardzo wiele spotkań obejrzałem, no, za wielu kibiców nikogo, tak, nie przychodziło, więcej kibiców w postaci oczywiście rodziców czy rodzin przychodzi właśnie na mecze młodzieżowe. Zanim jeszcze przejdziemy do MKS Chełmca Szczarno, chciałbym zwrócić uwagę, że DZ Kurze. MKS Chełmca Szczarno, to już coś... Przepraszam was, bo ja MKS i od razu ten... Przepraszam, w wodociągach naszych. Zanim... Chyba ci wodę odetną. Nie, bo... Ona... Masz dobre filtry w kranie? Tak, przepraszam. Słuchajcie. Zemsta faraona cię napadnie. Ale nie dajcie mi panowie powiedzieć. No jeszcze ważna informacja, że DZ Kosz Wrocław organizuje kurs sędziowski. Można się zapisać. Ten kurs będzie się 17 października. W związku z tym zgłoszenia można wysyłać na adres sędziowie@dzkosz.wroclaw.pl. Tam są dwa kursy, na sędziego stolikowego i na sędziego boiskowego. Wystarczy, że już się posiada 15 lat i się jest pasjonatem koszykówki, można się zgłosić. Być może kiedyś zabłysnąć na chociażby w Ekstraklasie czy pierwszej lidze. Znaczy, tutaj sędziego zabrakło, żebyś powiedział, oprócz tego, że wystarczy mieć 15 lat, wystarczy mieć jeszcze 250 zł. Tak, lub 300 na kurs złotych. Sędziego stolikowego lub sędziego boiskowego 300 zł. Tak, tak, no tak, więc mama albo tata da. Bo to jest szczytny cel, bo może kiedyś będzie drugi Szymon Marciniak w koszykówce. No ja pamiętam, że rozmawiałem swego czasu z panią Iwonką Kłysz, która jest sędzią stolikową na meczach koszykówki Górnika, która właśnie powiedziała, że ją swego czasu wypchnął Arek Chlebda, bo brakowało tutaj sędziów koszykarskich. I tak naprawdę ją właśnie zmobilizował i popchnął do tego, żeby zrobiła ten kurs, bo tam chyba syn, jak dobrze pamiętam, bo rozmawialiśmy swojego czasu, chyba 2 lata temu na ten temat, że syn chyba grał w koszykówkę i przy tej okazji gdzieś tam Arek ich mobilizował, rodziców, żeby właśnie spróbowali, czy wzięli udział w tym szkoleniu na sędziego stolikowego. No i ta przygoda pani Iwony no już trwa wiele lat, bo Państwo, którzy być może przychodzicie na Górnika Wałbrzych, no to możecie zobaczyć panią Iwonkę. I jeszcze z reguły są dwie panie, które razem z nią prowadzą statystyki meczowe Górnika Zamek Książ. A teraz błagam, nie odcinajcie mi wody, bo mnie żona zabije. Jedziemy panowie z tematem. MKS Chełmiec, Wodociągi Wałbrzych, druga liga kobiet, inauguracja sezonu w Nysie. Baliśmy się tego meczu. 135 minut walki. Baliśmy się tego meczu, tak, bo Nysa mówiliśmy i jest jednym z faworytów w ogóle w całych rozgrywkach, a tutaj mimo porażki naprawdę duże słowa uznania dla zespołu Marka Olczyka, bo tak naprawdę ta wygrana im się tak wysmykła, tak... No ja jestem trochę, powiem brzydko i pewnie mi się oberwie tutaj od pani Krystyny lub pani Joanny, to panie, które zarządzają klubem, ja się czuję trochę rozczarowany. No czegóż? Właśnie tą... Dlategoż. Tak, właśnie tą porażką. Doskonała gra w całym meczu. To nie mogę powiedzieć, mecz bardzo wyrównany, obie drużyny grały naprawdę świetnie. Pierwszy set dla... fajnie zapisałem. Właśnie też tak widzę. Ale dla gospodarzy, dla gospodyń, potem kapitalny drugi set Chełmca. I kolejny też dla Chełmca. No, bywa, porażka, prawda, gospodynie tego spotkania doprowadzają do tej breaka.
I dochodzi do takiego momentu, w którym drużyna trenera Olczyka ma 12 punktów na koncie w tym tiebreaku, ma przewagę punktową, ma inicjatywę, serwis i przegrywa mecz 13-15. Już byli w ogródku, już witali się z gąską. Czy już panie się witały z gąską? I właśnie o tę końcówkę mi chodzi, bo ja tak mocno wierzyłem w to, że to spotkanie wygrają, będąc wtedy podczas transmisji boksu i komentując boks gdzieś tam kątem oka, podglądałem ten mecz, kolega mi też wynik dorzucał do ucha, chwilami nawet myląc się o bokserach, coś tam palnąłem śmiesznie, że na boisku piłka coś tam wyżej nad siatką, tak po prostu z przejęzyczenia przez to, że widziałem ten mecz. No prawda jest taka, że no trochę mnie to rozczarowało, bo ja byłem tak pewien wygranej w tym meczu, po tym co widziałem na boisku, że gdzieś mimo wszystko to ciśnienie spadło. Okej, ja doceniam ten wynik, bo uważam, że zasłużony. Doceniam też grę i zaangażowanie, bo tu nie poddał się nikt, była walka do końca. No ale widząc to na własne oczy, jak to wygląda, no to ja naprawdę chciałem zobaczyć te 3-2, ale dla Chełmca. Jak i zapewne wszyscy kibice Chełmca Wodociągów, aczkolwiek wydaje mi się, że przed samym meczem ten wynik byśmy wzięli, jak się ładnie mówi, w ciemno, tak. No teraz nie będzie łatwo w najbliższej kolejce. Nigdy nie jest łatwo. Ale Silesia Częstochowa według wszystkich osób związanych z rozgrywkami drugiej ligi jest jeszcze mocniejszym zespołem jak Nysa. To powiem ci tyle, że w poprzednim meczu, w tym równorzędnym, kiedy rozgrywała nasza drużyna mecz, Silesia Częstochowa pokonała Silesię Wolej Mysłowice 3-1. No tak, tak, to prawda. Też powiem ci, że tu w Częstochowie w poprzednim sezonie, o Boże, tu w Wałbrzychu Silesia Częstochowa w poprzednim sezonie wygrała z Chełmcem 3-1 również. Zresztą Chełmiec w poprzednim sezonie w Nysie też przegrał 1-3, więc tak naprawdę widać, że patrząc na pojedynki tych zespołów zawsze jest ciekawie i zawsze można się spodziewać wyników w każdą stronę. Zmienił nam się trochę skład, ta gra, obawialiśmy się w pewnych momentach pewnych problemów, ale ta gra nie była wcale taka zła. Pomysł trenera Marka Olczyka również na tą rotację w składzie, zmiany w poszczególnych momentach meczu, też widać było, że się sprawdzał. Karolina Pawlak, wcześniej Olczyk, muszę się przyzwyczaić, bo ciężko będzie przez chwilę, też niezły mecz. Na libero nieźle, całkiem dobrze zagrywką. No, poezja to było to w drugim starciu, 25-15. To była poezja. No ale czwarty set znowu 25-17. No tak. Dla rywalek. Tak, tak. No ale to myślę. No to jest kobieca siatkówka. Wynikało to chyba już trochę też ze zmęczenia i tego w głowie, że dwa sety wygrane i ten kolejny powinien przyjść łatwo. Bo te poprzednie wygraliśmy, nie? Tu się często właśnie w kobiecie. No już były w ogródku, już witały się z gąską. Może już brały w myślach prysznic. No może. Pomeczowe. Nie, bo wiesz co, zacznę sobie wyobrażać, więc lepiej nie. Ale. Ale kogo, Karolina Pawlak? Zawstydziłeś go. Nie, ja mam swoją ulubienicę, ale głośno nie powiem. Kto wie, to wie. Ale to 12 na koncie, nie? Pani Krystyna dwie, nie? Czyli pani Krystyna. Pani Krystyna wie kto. Prosimy w komentarzu napisać. Ja ci mówiłem, że ja mam słabość do dziewczyn na literkę A, nie? Aleksandra. No też tam taka jest, ale akurat niekoniecznie. Tutaj dla kapitan to było pani teraz. Pani Krystyna nam napisze. Mhm. Nie napisze. Niech pozostaną pewne rzeczy niedomówieniem. Tak. Dobrze. Paweł by chciał wszystko wiedzieć, ale o pewnych rzeczach się nie mówi. Dociekliwość dziennikarska. Mhm. A wiesz, jak to mówią o tej ciekawość to pierwszy stopień do? Nie, znowu będziemy o kościele, o księżach panowie. To przejdźmy do KPS-u Chełmiec Wałbrzych i drugiej. Ale zanim ten, warto wspomnieć, że druga drużyna Młodziczek też wygrała, udany wyjazd zaliczyła w Oławie, więc młodym adeptkom siatkówki serdecznie gratulujemy, a za nasze wszystkie dziewczyny w najbliższych kolejkach trzymamy mocno kciuki. Dokładnie tak, a w takim razie teraz już pozwolisz, przejdziemy do panów. A proszę bardzo. Panowie z Wałbrzycha, KS Rodziniec, na wyjeździe mecz. Mecz bez historii. No tak, ale nie wiem, czy miałeś okazję oglądać rozmowę, którą miałem też okazję przeprowadzić z Fabianem Kurzawińskim przed tym meczem. Tak, jeżeli mogę ci przerwę, jeżeli nie, to możecie przeskrolować troszeczkę kanał Sportowy Wałbrzych na Facebooku i tam ta rozmowa jest. Ale teraz Kuba nam ją sparafrazuje. Będę niewdzięczny i podsumuję. Puszczę ją jeszcze raz dla was specjalnie, żeby Paweł no to mógł się pocieszyć. Bardzo proszę. W
Fabian Kurzawiński, jesteś tutaj dzisiaj na hali w roli asystenta trenera, tak jak opowiadałeś mi tutaj przed nagraniem. Jeden z ostatnich treningów przed następnym meczem, przed meczem z KS Rudziniec, a jesteśmy też po takim bardzo wyjątkowym meczu, otwierającym sezon, meczu, w którym udało się zwyciężyć. No to był prawdziwy horror, ale z happy endem jednocześnie takie mecze też bardzo lubimy. Zgadza się, no sezon kończyliśmy wygraną 3-2 z AZS-em Częstochowa, więc inauguracja również 3-2. Otwarcie, dwa punkty przed meczem wzięlibyśmy w ciemno, ponieważ Zaksa Strzelce Opolskie to jest bardzo wymagający przeciwnik, dysponujący bardzo dobrymi warunkami fizycznymi. Oni przed rokiem spadli z pierwszej ligi, więc mają ochotę, jeżeli nie wrócić, to na pewno walczyć o awans do pierwszej ligi, więc ten wynik 3-2 naprawdę pokazał no, duże serce przede wszystkim naszej drużyny, gdzie dysponujemy znacznie młodszym zespołem o słabszych warunkach fizycznych, ale wyszarpaliśmy to zwycięstwo na parkiecie. 22-20 w tiebreaku to mówi sam dla siebie, więc podwójnie cieszy. Tak, a tym bardziej, że ta hala Wałbrzyskich Mistrzów, w której się zadomowiliście już na dobre, jest też magicznym miejscem. Tutaj nie jedna drużyna potrafi gdzieś zagrać słabszy mecz, choćby nawet z tego względu, że macie tak wspaniałych kibiców, którzy niosą was. To jest naprawdę budujące wręcz. W tych trudnych chwilach szczególnie. Zgadza się. Kibice są z nami na dobre i na złe. Wspierają nas głośnym dopingiem. To na pewno pomaga. Cieszymy się, że na tym pierwszym meczu była praktycznie cała hala ludzi, wręcz nawet chyba nad komplet, bo jeszcze miejsca stojące były również zajęte. Też warto wspomnieć, że do Zaksy przyjechał klub Kibica, bardzo jeden chyba z lepszych w drugiej lidze, naprawdę zorganizowani w koszulkach, flagi, bębny. Fajnie się gra przy takiej atmosferze, na pewno to napędza, nakręca, jest to taki dodatkowy atrybut. No o to chodzi w sporcie, tak? Drużyny grają dla kibiców, więc tym bardziej cieszę, że mamy dla kogo grać, mamy dla kogo wygrywać i zwyciężać. No dobrze, teraz mecz z KS Rudziniec, to też taki rywal, który zapadł nam w pamięć po ostatnim sezonie. Jak to może wyglądać w tym najbliższym meczu? Wiemy, że zespół z Rudzińca dokonał bardzo dużych wzmocnień na czele z naszym już byłym kapitanem Radkiem Nowakiem, który od tego sezonu właśnie będzie grał w Rudzińcu. Tam cel jest jasny, awans do pierwszej ligi. Wiemy, jakie nazwiska zostały zakontraktowane, więc są jednym z głównych faworytów do awansu do pierwszej ligi. Więc na pewno będzie to bardzo wymagający rywal, ale jak historia pokazała, my graliśmy z nimi w zeszłym sezonie aż trzykrotnie, ponieważ jeden mecz był powtórzony. Wszystkie rozstrzygnęliśmy na naszą korzyść, 2 razy 3-2, raz 3-0 w tym takim powtórzonym meczu, który odbył się w marcu. Więc no, skoro do 3 razy sztuka, to dlaczego nie do 4 razy sztuka? Warto sprawić niespodziankę, na pewno będziemy walczyć, jeżeli pokazać się z jak najlepszej strony. Rudziniec w pierwszej kolejce wygrał w Bielawie 3-2, myślę, że są troszkę podrażnieni tym wynikiem, bo oni mieli przez ligę się przejechać, a zaczęli tak dość niemrawo 3-2, więc będą chcieli udowodnić swoją moc, swoje po prostu silne strony, więc liczymy na mocne widowisko. Budujecie markę Chełmiec już od ładnych paru lat, ta drużyna się cały czas pnie wyżej w hierarchii, nie tylko świadomości kibiców, ale też generalnie w samych rozgrywkach. Ten zespół, mimo tego, że jest młody, jest też doskonale przygotowany do każdego kolejnego sezonu. Doświadczenie zdobywane w poszczególnych etapach rozwoju procentuje. Czy w tym, czy w kolejnych latach, myślisz, to będzie jeszcze bardziej wyeksponowane, bo nie ukrywam, też czekamy na taki sezon, w którym to Chełmiec będzie zdecydowanym faworytem do awansu. Bardzo mnie to cieszy, że takie są oczekiwania zarówno prasy, tak, środowiska dziennikarskiego, jak i kibiców. Natomiast myślę, że marzenia o awansie musimy odłożyć do momentu, kiedy zdobędziemy znaczne wsparcie finansowe. Teraz profesjonalny sport bez pieniędzy niestety nie istnieje, mimo tego, że słyniemy już ze szkolenia młodzieży. No, 90% składu są nasi wychowankowie, no to niestety bez wzmocnienia się z zewnątrz nie będziemy w stanie przeskoczyć powyżej pewnego poziomu. To, co wspomniałeś wcześniej, że już kilka lat ten proces trwa. Bardzo mnie to cieszy, ponieważ zawodnicy, którzy obecnie grają w szóstce, 2-3 lata temu grali w rozgrywkach juniorskich, dostali szansę, powoli zaczynali pukać do tych rozgrywek seniorskich, teraz stanowią trzon, tak, tego zespołu, więc taki był nasz zamysł. To czasami kosztuje stratę głupich punktów, głupie porażki, przede wszystkim czas, no to trzeba po prostu poczekać, ale jest to gra warta świeczki, ta inwestycja po prostu w wychowanków pokazuje, że warto budować na takim modelu zespół, bo to się po prostu opłaca. W tym roku bez trzeciej ligi, za to z też bardzo dobrymi zespołami juniorskimi, wciąż coraz lepszymi. Ta trzecia liga była chyba dla was trochę za słaba.
I tak, i nie, no bo historia pokazała, że w sezon wcześniej zespół, z którym wygraliśmy, Tygrysy Strzelin, odstąpiliśmy miejsce, no bo siłą rzeczy nie mogliśmy mieć dwóch zespołów w drugiej lidze, awansował do drugiej ligi, my z tym zespołem wielokrotnie wygrywaliśmy. Trzeciej ligi również nie zgłosiliśmy z tego względu, że jesteśmy troszkę ofiarami własnych sukcesów młodzieżowych. Większe, mocniejsze, znacznie bogatsze kluby z całej Polski po prostu zaproponowały grę naszym juniorom, znanej młodzieży. Ze sportowego punktu widzenia, jak się szkolić, jak się robić postępy, to tylko wśród lepszych klubów. My jeszcze nie mamy takiej marki, żeby stanowić o sile polskiej siatkówki młodzieżowej, chociaż rok temu się do miejsca w juniorach młodszych, to też pokazało, że idziemy w dobrym kierunku. No ale niestety ten zespół juniorów, się mówiąc kolokwialnie, rozsypał. Ci, którzy zostali dekoptowani do drużyny seniorskiej, mówię tutaj o Bartku Naskowskim, Wiktorze Rapaczu i Oliwierze Zychu. Pozostali zawodnicy to są zawodnicy z juniorów młodszych i tak będziemy w tym sezonie występować. Natomiast już mamy plan za rok, za dwa ponownie zgłosić zespół do trzeciej ligi, kiedy nasi obecni kadeci, czyli zawodnicy 15-16-letni, po prostu dojdą do takiego poziomu już fizycznego, tak, żeby będą mogli rywalizować z seniorami, bo czas pokazał, historia pokazała, że to świetne przetarcie przed mistrzostwami Polski, to procentuje i to gra jest warta świeczki. No i to kolejny raz pokazuje, że ten plan na budowę drużyny zdaje egzamin, że możemy się spodziewać kolejnych zawodników, którzy będą zasilać pierwszą drużynę. Ja Ci, Fabian, bardzo dziękuję. Życzę też powodzenia w tym najbliższym meczu z KS Rudziniec. I nie ukrywam, też tu gdzieś po cichu liczę na niespodziankę, na 3 punkty. Może te, chociaż te 2, ale żebyście po prostu wrócili zadowoleni z tego spotkania, bogatsi o kolejne doświadczenie. No i tutaj w kolejnym meczu w hali wyszli z takim zapałem do tego, by znowu pokazać kibicom najlepszą siatkówkę, jaką potraficie. Bartku, proszę bardzo. Dziękuję bardzo za udzielenie głosu. A ja wam powiem taką ciekawostkę. Dzisiaj spotkałem Maćka Byrę, a mianowicie fizjoterapeutę, masażystę KPS-u właśnie Chełmca Wałbrzych, który generalnie gratulował nam i dziękował za nasz pomysł, bo mówi, dzięki temu ma w pigułce to, co się dzieje w wałbrzyskim sporcie. Dziękujemy Ci, Maćku, za te cenne i jakże miłe dla nas uwagi. No tak, a ten feedback pokazuje, że warto szperać, warto wyciągać nawet takie rzeczy, które gdzieś umykają wytrawnym kibicom, bo wielu z nas się skupia tylko na tych najbardziej popularnych dyscyplinach sportu. No dobrze, powiedzcie mi, no mecz z KS Rudziniec, przegrany 0-3, 17-20, spodziewaliśmy się, że to może tak wyglądać. Aczkolwiek po tym spotkaniu z Zaksą Szczelce-Opolskie zawsze można było myśleć, że jednak się uda. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, tak? Mm-hmm. Myśleliśmy, że będzie lepiej. No ale stało się tak, jak się stało. Ten mecz już przeszedł do historii. Przed nami kolejne. No, a o tych kolejnych patrząc, no to też ciekawy mecz, bo WKS Wieluń 14 października o godzinie 15 w sobotę. No i co powiesz o tym spotkaniu? Bo te zespoły ze sobą już wielokrotnie rywalizowały. No, oczywiście przeze mnie przemawia patriotyzm lokalny. Ja stawiam na ekipę trenera Jurkojcia. Mhm. Aczkolwiek no, troszeczkę jakby mój humor pogorszył się, czy popsuł się po tej porażce w Rudzińcu. Niemniej jestem optymistą. No Fabian, widzisz, mówił też przed tym spotkaniem w Rudzińcu, że razem z Januszem Ignaczakiem robią taką asystenturę trochę też trenerowi, który no, potrzebuje takiego wsparcia, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że gdy on na przykład jest na boisku, gdy on trenuje z zespołem, to ktoś musi pomóc to wszystko poukładać, mają wspólny plan, wspólne jakieś tam potrzeby i to sprawdziło się w pierwszym meczu, zupełnie to nie wyszło w drugim, ale nie wygląda to chyba raczej dlatego, że coś u nas jest źle poukładane, tylko raczej dlatego, że trafiliśmy po prostu na rywala dużo lepszego od siebie. Tak to widzę. WKS Wieluń teraz, widzę, że Paweł już wygooglałeś naszego najbliższego przeciwnika. Tak, tak. No to jakbyś go na szybko streścił? Na szybko bym go streścił, że pokonał ostatnio Bielawę. No i jest bardzo mocnym zespołem. Do 18. Ten wynik robi wrażenie, ale weźmy też pod uwagę pojedynek z Zaksą u siebie. Pełna hala, świetne widowisko i sportowe, i na trybunach. Mhm. Kulturalny doping. Możemy też powiedzieć, że 7 zawodnik na trybunach. Zdecydowanie, tak. Także myślę, że ze wsparciem kibiców ten mecz jesteśmy w stanie przechylić na swoją szalę. No zobacz, juniorzy Chełmca, którzy wygrali z Bielawianką 3-2, mogą być taką poważną inspiracją. I ja wcale bym się nie pogniewał, gdyby nawet te 500 walki, ale ze zwycięstwem dla Chełmca.
Dla odmiany, teraz pozwolicie, że powiemy bardzo miłą informację dla kibiców siatkówki, którzy nie mogą być na hali, mimo że pewnie wierzymy w to, że będzie ich dużo. Oba te spotkania na antenie sportowego Wałbrzycha. KPS Chemie z Wałbrzych WKS Wieluń, godzina 15, o godzinie 19. Zespół Chemcowo-Dociągi Wałbrzych Silesia Częstochowa, więc dwa wielkie siatkarskie hity bezpośrednio na kanale sportowym Wałbrzych TV. A przed sitkiem Jakub Zima. Chyba, że chcesz pomóc. A powiem szczerze, Kuba... Niegodnym. Powiem szczerze, Kuba, nawet teraz, kiedy razem tu pracujemy, ja wolę oglądać transmisję, kiedy ty komentujesz. Mówię zupełnie to szczerze, nie lubię siedzieć tam na hali, na miejscu, tylko ja nawet jadąc samochodem puszczam sobie przez radio, przez głośniki, jak komentuję. Albo w domu już... Tak. I powiedzcie, co ja mam teraz powiedzieć? No. Żeby mi głosu nie zabrakło. Dobrze, na koniec mówiąc, bo już skończyliśmy temat Chełmca, ale pamiętajmy jeszcze o tym, że zwycięstwo zanotowali w pierwszym cyklu Ligi Młodzicy. Nasi z Chełmca wygrali z Watachą Lublin i A dziewczyny? A młode dziewczyny KPS Chełmca Wałbrzych? Właśnie, bo to tak... Bo powiedziałeś tak. O dziewczynach MKS-u, tak. A co się dzieje z... I kto jest kapitanem tej drużyny? Właśnie, wiesz co, nie wiem, kto jest kapitanem, natomiast wiem, że ostatnio wygrały, pokonały Piasta Głogów i MKS Roki. Paweł, masz zadanie domowe, tak jak miałeś wcześniej zadanie domowe o czymś powiedzieć, powiesz za chwilę, do Fabiana oczywiście pewnie zadzwonisz. Nie, zadzwonię do Tomka. Aha, w każdym razie masz się dowiedzieć, kto jest kapitanem drużyny, dziewcząt w KPS Chemie z Wałbrzych. Tak jest. I się dowiesz, pamiętam. Ale pierwszego zespołu? No one mają młodziczki, nie? Mówimy o młodziczkach. Tak, dobrze. Tak. Też miałem okazję swego czasu pokazywać turniej tutaj w Wałbrzychu, w hali Wałbrzyskich Mistrzów, gdzie grały razem w grupie z MKS-em Wodociągi, Chemiec Wodociągi Wałbrzych i tam jeszcze innymi zespołami, cztery drużyny, kapitalne mecze. Popatrzcie, młodziczki do dwóch setów wygrane, a mecze potrafiły trwać nawet po półtorej godziny. Świetne widowiska. Panowie, czas goni, a Niemcy się zbroją. No mistrzostwo Wałbrzycha w szachach, otwarte mistrzostwo Wałbrzycha w szachach i co ciekawe Grand Prix Dolnego Śląska Dzieci i Młodzieży w szachach. To wszystko w Wałbrzychu. Klub wałbrzyski Hetman naprawdę prężnie działa. Ja nie wiedziałem, że aż tak dużo rzeczy szachowych się dzieje, ale widzicie, mamy pierwszy efekt wałbrzyskich targów sportu. Była okazja porozmawiać z panami od taekwondo, karate, szachów, skateboardingu, kolarstwa i innych dyscyplin sportu. I nagle się okazuje, że dostajemy na maila, na Facebooku różne wiadomości na temat tego, co się dzieje i możemy o tym powiedzieć, możemy być tam z kamerą, z aparatem, cokolwiek, żeby po prostu tak zwyczajnie się dowiedzieć, jak to wygląda. Chyba, to tu ci przerwę, to, że o tym powiedziałeś, to możecie wejść właśnie na YouTube'a Sportowy Wałbrzych TV i tam jest cała relacja, którą Kuba przygotował dla Was właśnie z tych targów. Proszę, kontynuuj. Dobrze, dziękuję. I tutaj mieliśmy rozgrywane zawody w sumie w trzech kategoriach wiekowych. Do 10, 14, 18 lat. Nie było żadnego wpisowego, każdy kto chciał mógł przyjść zagrać. W tej kategorii do 10 lat wygrywa Antoni Igielski, Jakub Jasiak wśród 14-latków. Do lat 18 najlepszym okazał się Adrian Słotwiński. Ale, żeby było śmiesznie, lub też bardziej poważnie, nie? Bardzo przede wszystkim fajnie, bo sympatycy szachów będą mieli kolejną niedługą imprezę. Już 21 października, to jest sobota, między 9 a 14, w Szczawnie-Zdroju będą mistrzostwa w Szczawnie-Zdroju w szachach błyskawicznych. Czyli to, co było w Wałbrzychu nie tak dawno temu, powtórzone zostanie właśnie w Szczawnie-Zdroju. No to zapraszamy, bo ja myślę, że... Chyba otwarte mistrzostwo, bo raczej nie będą sprawdzali zameldowania. No, tak, ale to w szachach generalnie zawsze tak jest, bo widzieliście, jak mistrzostwa Wałbrzycha, to przyjeżdżali tutaj zawodnicy z Legnicy, z Wrocławia, to nie ma znaczenia. Każdy może się zgłosić, nawet pan, nie wiem, z Zimbabwe i też jeżeli umie grać w szachy, to może zagrać i po prostu spróbować swoich sił. Ale mnie po prostu fascynuje ta kwestia, jak dużo czasu tutaj panowie już istnieją na rynku, jak nieźle sobie radzą, funkcjonują, a jak mało osób wie, że to się dzieje. To my im pomożemy to troszkę rozpromować. Tak jest, Matek, bardzo dobrze powiedziałem. No i kolejna wielka impreza. Nie miałeś okazji, Bartek, zajrzeć, niestety szkoda, żałuję strasznie. Ja tylko na chwilkę i to dosłownie w przelocie, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Będąc tutaj na meczu czwartej ligi Górnika Nowe Miasto, byłem dosłownie, nie wiem, minutkę, dwie,
ale się też zafascynowałem. No nie miałem niestety nawet ze sobą telefonu wtedy, żeby zrobić zdjęcie. Dostanę tych kilka fotek od znajomego, który się tam po prostu dłużej troszeczkę pokręcił, ale mówię o mistrzostwach Dolnego Śląska w taekwondo w sobotę. 800 zawodników, od 10 do 20.30 na 10 matach, 86 sędziów było rozjemcami zawodów w kategoriach młodzik, młodzik młodszy, kadet, junior, senior, a wszystko przy okazji 30-lecia klubu Taekwondo Taipan. Założonego przez Rajmunda... Tak. Felusiaka. Felusiaka, właśnie tak. Tego nazwiska szukałem. Który nie wygląda na tyle lat, a tu 30-lecie. Znaczy, wygląda może na 30, ale nie na to, że może być, że tak powiem, prezesem i jakby tutaj pomysłodawcą i głównym tutaj autorem tego klubu. Ale zobaczcie, był piękny tort. Oczywiście pani wiceprezydent Sylwia Bielaska miała okazję też odwiedzić tutaj na tych zawodach uroczyste otwarcie. Mnóstwo walk. To niesamowite. Samo taekwondo samo w sobie jest bardzo ciekawą dyscypliną. Tam wiele jest niuansów takich, które pozwala naprawdę się mocno skupić. Ale widzicie, no weźcie zobaczcie na przykład, że tu w tym świetnie się bawią nie tylko dzieci, ale też i dorośli. Poza tym, co ciekawe, tymi pałkami, którymi walczyli, takimi piankowymi, też później, oglądając tam, jak to wygląda, tak jak mówię, w ułamku sekundy będąc na chwilę, też widziałem, trenują bokserzy. Przyjmując na siebie te ciosy od tych pajak, tak jakby szykując się do kolejnej walki. Więc to jest szeroko stosowane, natomiast samo taekwondo w tym wydaniu... Ja jeszcze, Kuba, chciałbym wspomnieć, że można wejść na profil klubu, który jest na Facebooku i tam są fajne zdjęcia i te zdjęcia, to wszystko wygląda tak, jak oglądaliśmy chociażby w takich filmach jak Karate Kid. Maty dookoła, tak? Znaczy maty na parkiecie, dookoła pełno kibiców i wszystkie walki odbywają się jednocześnie, więc to naprawdę robi ogromne wrażenie. Dobrze, że nie zahaczyło wejście smoka. A ile ich tutaj jest? Policzysz? Ale ja liczę ten, ja nie liczę marszu, tylko ja liczę ile jest ludzi w hali. Także naprawdę rewelacyjne zdjęcia na stronie klubu. Świetna praca, świetna robota, wspaniałe mistrzostwa. Tak między Bogiem a prawdą, przez te kilka chwil, co byłem, zobaczyłem, chciałbym po prostu przyjechać na ten turniej, na taki turniej w przyszłości i pokazać być może na żywo, być może po prostu zobaczyć na żywo tylko, ale warto być przy takich imprezach, na halach, oglądać to naprawdę na własne oczy. Co, przechodzimy dalej, panowie? Bardzo. Nieustające pasmo sukcesów, czyli minersi. Tak jest, to jest w ogóle... I awans. No tak, to jest pierwsza rzecz. Pytaliście się mnie kiedyś, co to znaczy mecz wildcards, nie? Bo tak to jest określane. No, w piłce nożnej powiedzielibyśmy baraż lub mecz ćwierćfinałowy. Okay. Mamy dwie grupy, nierówna liczba zespołów w każdej z grup, więc wymyślono, że pierwsza drużyna z grupy awansuje bezpośrednio do półfinału. Druga drużyna z każdej grupy walczy z trzecią drużyną, z tej przeciwległej grupy, o prawo gry w półfinale, czyli taki baraż. No i będziemy mieli taki mecz tutaj 21 października. Niestety z odtworzenia, z retransmisji będę mógł ten mecz Państwu pokazać, bo w tym dniu też mam inne transmisje w tych godzinach, kiedy właśnie to się będzie odbywało. Ale to będzie bardzo ciekawy mecz, bo bezpośredni awans do półfinału i potem to już tylko przeciwników dwóch, jeśli chodzi o walkę o Mistrzostwo Polski, bo to już jest etap bardzo wysoki, to już jest kolejna runda i tu już naprawdę zostało nam niewiele drużyn, które mogą się na tym etapie zaprezentować bardzo dobrze. Ten mecz, który za nami, też możemy go obejrzeć na kanale Sportowy Wałbrzych TV. Z odtworzenia Miners Wałbrzych wygrało z Warriors Sieradz 38-12. Rozmawiałem z prezesem klubu, jednocześnie też zawodnikiem Pawłem Ciecierą po meczu, który mówił, to był mecz bardzo techniczny, to był mecz, w którym tylko pasjonaci mogliby znaleźć coś dla siebie. No to Paweł, ja się nie zgadzam z tym, bo jak obejrzałem to spotkanie, to jednoznacznie mogę powiedzieć, że byłem zachwycony. Ale ty jesteś pasjonatem. I tylko żal ściska, że wczoraj dopadła mi jakaś pomroczność jasna, nie mogłem słowa z siebie wydusić, nie mogłem tego meczu skomentować ze studia. Poszedł bez komentarza, tylko z grafikami, ale to było naprawdę widowisko przedniej marki, tam było co oglądać. To teraz trochę ci dam dygresji, bo nie jesteś jedynym pasjonatem, kiedy
sobie wchodzę na fanpage'a Minersów, to zawsze widzę, że jest nie tyle dużo lajków, ale i bardzo dużo udostępnień. To znaczy, że ta drużyna to jest jedna wielka rodzina razem z kibicami. Ale zobaczcie, jakie to jest ciekawe. Gdy Sportowy Wałbrzych pojawił się w Wałbrzychu z pierwszymi materiałami wideo w 2015 roku, to były początki, takie bardzo nieśmiałe początki. Gdzieś na początku 2016 roku zamarzyła mi się gala sportowa, gdzie wręczałem nagrody po głosowaniach w internecie dla najlepszych sportowców. Tam były takie przerywniki artystyczne. Zaprosiliśmy Minersów właśnie po to, żeby opowiedzieli o sobie i o tym, co to jest futbol amerykański. To wydaje się tak dawno temu, a to tylko kilka ładnych lat, które w sumie pokazały, że ktoś, kto mądrze potrafi drużynę zbudować, zarządzać, znaleźć finansowanie, potrafi nawet taki sport, który w sumie w Polsce jest bardzo mało popularny, utrzymać. A nie oszukujmy się, to jest bodajże pierwszy bądź drugi sezon, nie chcę tutaj teraz się pomylić, kiedy futbol amerykański jest zapisany jako sport w związku, w Ministerstwie Sportu, gdzie można się starać o dotacje ministerialne. Wcześniej to wszystko było tak jakby ligą prywatną, dwie różne federacje, potem się tam doszło jakieś kłótnie, powstała w końcu Polska Futbol Liga, ale żeby było śmiesznie, mamy też ligę taką zawodową, gdzie grają na przykład najlepsze drużyny w Polsce. Takie, Pantery Wrocław. Pantery Wrocław w ogóle grają w Lidze Europejskiej, co jest jeszcze, bo jeszcze większe mecze. Chyba teraz. No mają też na swoim koncie zwycięstwo w tych rozgrywkach, ale generalnie faktycznie teraz coś tak średnio im szło. Generalnie naprawdę ten sport się mocno rozwija, buduje się coraz więcej boisk do futbolu amerykańskiego w różnych miejscach Polski, nie mówię tutaj w naszym tylko regionie. Ale najbliższe, takie najbardziej profesjonalne boisko, jakie jest zrobione, to właśnie w Bielawie. Sztuczna nawierzchnia, wymalowana, bramki, przefajnie to wygląda. No tylko mecze i tak są rozgrywane na boisku piłkarskim, wymalowanym dodatkowo liniami z kredy. Ale no, powiem wam tak, to jest jedna kwestia. Druga kwestia to też trochę zareklamuje, chciałbym się powiedzieć, konkurencyjną stację, to znaczy, że mierzę wysoko. Polsat Sport Fight. No to konkurencja nasza, niewątpliwie. Delikatna. Tak, delikatna. Tak. Potrafi, słuchajcie, zaskoczyć mnie naprawdę na plus. Ostatnio zauważyłem, że pokazują mecze Narodowej Ligi Futbolu Amerykańskiego na żywo. Co w ogóle byłem w szoku, bo jak ja zobaczyłem pierwszy raz to czym się zaświeciły, mówię, ja po prostu musiałem to obejrzeć. Nie? I teraz regularnie kanał przełączany na tę właśnie stację, w tym właśnie momencie, kiedy te transmisje się odbywają, bo ja nie wiem, kiedy to się stało, ale ta dyscyplina po prostu jest przefajna. I to się... Tego, jak się zna chociaż podstawowe zasady, to się chce to ciągle oglądać. To teraz przejdźmy do kolejnej dyscypliny sportu. To Bartek był, robił zdjęcia, ale co najważniejsze, Kuba transmitował. I jedną rzecz, którą chciałem powiedzieć. Kuba, cieszę się, że głos ci wrócił. No tak. Dwa dni komentowania. Ja nie mogłem oglądać całości i wszystkiego, natomiast sobie zerkałem, przełączałem na telefonie. No to jestem pełen podziwu do tego, że twoje gardło jest na swoim miejscu, że tak powiem, technicznie i fizycznie. No, jeszcze czuję, ale zanim o tym, to powiem wam tylko, że na co pewnie wielu z was już wie, Szymon Siwiński zdobył w ten weekend tytuł mistrza Polski w kategorii młodzików w Śremie. Wygrał wszystkie swoje walki, wszystkie w pierwszej rundzie, wszystkie przed czasem, przez knockout, także to jest ewenement. Miał kapitalny turniej mistrzostw Europy, o czym mówiliśmy, że tak przegrał w dziwny sposób. Z Ukraińcem, który później, co ciekawe, zdobył tytuł mistrzowski. Natomiast tutaj powetował sobie startem na turnieju w Polsce. No, takie mistrzostwo to tylko klaskać, bo to jest zawodnik kategorii młodzika, zobaczcie. A już ma wielki talent. No popatrzcie, to jest kolejny wychowanek klubu z ulicy Pługa. Mhm. Czyli kolejny podopieczny trenerów Sadłonia i pana Mariusza. Teraz mi uleciało nazwisko, ale... Jak mówię, mimo że sam klub Imperium Boxing Wałbrzych jest młodym klubem, to już tych medalistów idzie praktycznie na pęczki. Mm-hmm. Idzie na pęczki, także świetno. Wśród kobiet i mężczyzn, bo tutaj wielokrotnie też wspominaliśmy siostry Mięgoć, ale wśród panów również widać, że ta praca, którą obaj szkoleniowcy Imperium Boxing Wałbrzych wykonują, to po prostu... Nie dość tego, Bartku. Ja tu pozwolę sobie poruszyć temat tego... Mariusz Burzyński. Musiałem się głęboko zastanowić. Brawo. Panie Mariuszu, przepraszam, Mariusz Burzyński oczywiście. Ja jeszcze zwrócę uwagę Sadłoń na to, jakie imprezy oni organizują. To, że Sportowy Wałbrzych transmituje, to świadczy o tym, jaka to jest ranga, bo
sami wiedzą doskonale, na jakim wysokim pułapie są i na jakie wysokie imprezy, jakiego lotu mogą sobie pozwolić. No to cieszy, bo do Wałbrzycha zjeżdżają naprawdę bardzo wybitni sportowcy. No całkiem niedawno przecież Wałbrzych i Krzysztof Sadłoń, Imperium Boxing Wałbrzych, byli organizatorami Mistrzostw Polski. Tak. Olbrzymi. Jest szansa, że będzie finał turnieju Olimpiady Młodzieży. Też w boksie tutaj w przyszłym roku, ale to dopiero kwestie tam jakieś organizacyjne są ustalane. Wróćmy może do tego turnieju. Dwa dni, sobota, niedziela, 7-8 października. 35 walk w sobotę, 24 w niedzielę. W sobotę to było ponad 8 godzin transmisji, w niedzielę blisko 7. Około 5000 widzów na transmisji telewizyjnej, tej internetowej, więc to naprawdę fajnie wyglądało. To jeszcze urośnie, Kuba, bo powiem Ci, że to jest tak, ja zwróciłem na te transmisje, które robisz, na live jest bardzo dużo, a później po live jeszcze odtworzeń jest naprawdę sporo. Ja myślę, że to też jest związane z tym, że każdy chce nawet z trenerów pooglądać swoich zawodników. To też, ale wiecie, tym razem ten turniej miał jeszcze wyjątkowe znaczenie. To, co mówił trener Krzysztof Sadłoń, i podczas przemowy organizacyjnej tuż przed startem turnieju i jeszcze przed tym turniejem, jak ze mną rozmawiał dzień wcześniej telefonicznie, był to turniej, który miał przygotować jego drużynę Imperium Boxing, ale też wszystkich bokserów, którzy się zjechali do Mistrzostw Polski, które mają być w najbliższy weekend. No i tutaj było naprawdę dużo zawodników, multimedalistów Mistrzostw Polski. Ja tak tylko z pamięci na szybko wypisałem sobie tutaj Kinga Miegądź, Angelika Miegądź, Paweł Sajda, Jakub Krzpiet, ale to tylko... To są nasi. To są nasi, ale to też tylko nieliczna grupa tych naszych, którzy tutaj boksowali, bo nie byłem w stanie tak na szybko sobie przypomnieć całej reszty. Ale oprócz tego byli tutaj mistrzowie Polski, Czech, Holandii, Norwegii, reprezentanci Ukrainy i kilku jeszcze innych pomniejszych jakichś... ośrodków bokserskich. Tak, dokładnie. Plus wszyscy z całej Polski. To już nie pierwszy raz się tak zdarza, że na turniejach Imperium Boxing są zawodnicy, którzy są renomowanymi bokserami w Polsce. I później, na przykład oglądając te walki gdzieś tam, Jakub Grzesznik na przykład, jeszcze mi teraz widzisz padł do głowy, ale oglądając te walki później gdzieś tam, no to nie oszukujmy się, to ci zawodnicy zdobywają medale. Nie, nie tylko ci nasi wałbrzyscy, ale w ogóle, prawda? Zawodnicy, którzy tutaj boksują. Więc to naprawdę był boks wysokiego poziomu. Momentami bardzo wysokiego poziomu. Były walki, przy których, no nie będę też kłamał, przysypiałem, bo były 2-3 ciosy na rundę. Ale czyli takie bokserskie macanie. Tak, no nawet, wiesz, przytulanie trochę bardziej, nie? Ale były też takie walki, gdzie szło cios za cios. I to naprawdę ożywiało publikę. Każdy, słychać było publikę. Tak, każdy reagował dosłownie, słuchajcie, naprawdę na wszystko, co się działo. W sobotę było też bardzo dużo osób na samej hali. W niedzielę było trochę tych ludzi mniej, bo też część zawodników po prostu wróciła do siebie już, ale też w tym dniu trwały Mistrzostwa Polski w Śremie, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski. Duża część tych ludzi oglądała już te zawody, bo one były też transmitowane w internecie, w telewizji, gdzieś tam poszczególne walki, więc to już było tak jakby konkurencyjnie spatrzono, co się dzieje na to w Wałbrzychu i też tam gdzieś w Polsce, prawda? Ale to, co oglądałem, to w jaki sposób to było zorganizowane, już pomijając sam ring, wiecie, Michała Morzęskiego w roli speakera też potrafi zrobić atmosferę, tak. Do tego ta muzyka, widzowie, którzy siedzą tam bezpośrednio przy ringu, ci, którzy siedzą na trybunach trochę wyżej. A jak nawet trenerów było słychać, jak krzyczą na swoich zawodników. Dokładnie. To... Teraz zobacz, Krzysiek Sadłoń, organizując te zawody, zawsze dba o to, by było zaplecze sanitarne, medyczne, treningowe. Wszystko jest zrobione idealnie. Tam nie ma mowy o tym, żeby coś w przypadku się mogło zadziać. Bo ma doświadczenie. Jedzenie. Bo skoro organizował Mistrzostwa Polski, to ma olbrzymie doświadczenie, z którego trzeba po prostu korzystać. Serdecznie gratulujemy. Ale zobaczcie, przychodzi ktoś na takie zawody, może się zjeść coś, napić czegoś. Wiecie, nie wszędzie to jest organizowane. Ja wiem, to niby taka prawda rzecz mało istotna. Tak, drobnostka. A jednak ważna. Ale uwierzcie mi, proszę wszyscy, to jest niesamowicie ważne. Jeżdżę na wiele turniejów, w wielu miejscach miałem okazję być. I z pustym żołądkiem wracać. Tak, no niejednokrotnie tak było, że się jechało na cały dzień, na przykład słuchajcie na transmisję i wracało się później dopiero jakaś kanapka, bułka na stacji benzynowej, bo nikt nawet nie pomyślał. To nie mówię, że zawsze mi się coś należy, tylko chodzi o to, że też i było często takie zgrzyty, że sami zawodnicy, trenerzy narzekali, że na hali nie ma żadnego poczęstunku. To jest zawsze na siatkówce, to jest zawsze na różnego rodzaju zawodach koszykarskich, zawsze na piłce ręcznej, jak są tego typu turnieje, mecze ligowe, na wielu meczach piłki nożnej, na minersach, na różnych takich dyscyplinach. Wszędzie to jest, ale...
turnieju boksu to jest jednak trochę inna zabawa, bo to jest sport indywidualny. Tu jest przemiał ludzi, bo to przyjeżdżają trenerzy z poszczególnymi zawodnikami. Nie zawsze się to pojawia. U Krzyśka Sadłonia wszystko top. Także pozdrawiam serdecznie, polecam się na przyszłość. Już się nie mogę doczekać kolejnej imprezy. Gratulujemy po prostu. A tak jak nawet podczas jednej z walk powiedziałem, wreszcie mogę się nasycić tym boksem na kolejnych kilka tygodni, bo pewnie najbliższa tego typu impreza dopiero w przyszłym roku. Bartku, chciałbyś jeszcze coś powiedzieć? Ja na końcu dosłownie kilka zdań na temat historycznego sukcesu reprezentacji Szkoły Podstawowej nr 26 z oddziałami integracyjnymi, ponieważ przedstawiciele klas 7 i 8 wywalczyli tytuł mistrza Dolnego Śląska w sztafetowych biegach przełajowych po raz pierwszy w historii tej szkoły. Tę informację uzyskałem od Marka Figurskiego, który jest znanym trenerem piłkarskim, ale również jako nauczyciel wychowania fizycznego w tej szkole jest odpowiedzialny za inne dyscypliny sportowe. W składzie zwycięskiej ekipy znaleźli się Maciej Kmiecik, Mateusz Zgarda, Kacper Leński, Aleksander Dalecki, Bartosz Rudyk, Patryk Wilczyński. Pan Szpur. Właśnie Kuba mnie wywołał na koniec, bo chciałem powiedzieć, że 11 października pan prezydent miasta Wałbrzycha, dr Roman Szeremy, podpisał umowę na remont, a tak naprawdę można powiedzieć budowę stadionu na Nowym Mieście. Stadion, który będzie służył lekkoatletom, piłkarzom, no i innym dyscyplinom i przede wszystkim będzie służył Wałbrzyszanom i wałbrzyskiemu sportowi. Trzymamy mocno kciuki, remont ma potrwać około 2 lata. Dużo z tego, co słyszałem, dużo prac technicznych, bo tak naprawdę te nasypy, to wszystko tam jest w opłakanym stanie, jest tak naprawdę wszystko do zrobienia od nowa, drogi pożarowe i inne rzeczy, także no, trzymamy mocno kciuki, chcielibyśmy, żeby sport w Wałbrzychu mógł się odbywać na jak najlepszych obiektach. Obyśmy dożyli. I na koniec powiem tylko, oby ta inwestycja doszła do skutku i została tak zrealizowana, jak na projekcie, bo tego wszyscy oczekujemy. To ja, Kuba, Cię na koniec poproszę, byś przygotował materiał właśnie o tym obiekcie. No widzisz, popatrz. A powiem Wam, mam kilka takich nagrań jeszcze, gdy było dużo zielonych kibiców na trybunach z zielonymi płaszczami, machającymi rączkami. Mówię o drzewach. A myślałem, że Świadkowie Jehowy. A ja myślałem, że coś ale Świadkowie Jehowy, jednak korzystali z obiektu na białym kamieniu. Tak, to kiedyś było. Serdecznie czas nagli. Serdecznie Państwu dziękujemy. Dziękujemy, że oglądacie z innych aren. Program poprowadzili Jakub Zima, Bartłomiej Nowak. Serdecznie Wam dziękujemy. Do zobaczenia w następnym odcinku, a także oglądajcie również przed kolejką.